Dzisiaj rozmawiamy o grupie G, rozpoczętych właśnie Mistrzostw Świata w Rosji. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy? Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Belgia to na ten moment trzecia reprezentacja świata. Na mistrzostwach Czerwone Diaby zagrają 13 raz. Największy sukces to czwarte miejsce, które udało się wywalczyć w 1986 roku. Selekcjonerem jest hiszpan Roberto Martinez. Jego kandydatura w 2016 roku, początkowo wydawała się dość zaskakująca, gdyż największe zespoły jakie prowadził to Everton i Swansea, ale wyniki drużyny obroniły taki wybór. Mistrzostwa Świata będą dla niego pierwszym turniejem pod egidą FIFA, czy to jako zawodnika, czy szkoleniowca. W fazie kwalifikacji Belgia trafiła do Grupy H wraz z m.in. Grecją, czy Bośnią i Hercegowiną. Zajęła w niej bezpośrednio pierwsze miejsce, notując 9 wygranych i tylko jeden remis. Najlepszym strzelcem okazał się Lukaku, notując 11 trafii i nie asystę. Dalej, Azard 6 golami i 5 kluczowymi podaniami. Mertens i Menier zanotowali zgodnie po 5 goli i 7 asyst. Kadra Belgii pełna jest znanych nazwisk, ale na pierwsze miejsce wysuwają się 7 Azard i Kevin De Bruyne. Zawodnik City prowadził swój zespół do Mistrzostwa Anglii, ale w reprezentacji rzadko pokazuje poziom, jaki prezentuje na boiskach Premier League. Stąd też tytuł gwiazdy przypada Azardowi, który dyspozycję z klubu przenosi na mecze międzynarodowe. Inne wielkie postaci to bramkarz Chelsea Courtois, obrońca i Tivertongen, Obaj Tottenham, napastnik Dries Mertens z Napoli i Lukaku z Manchester United. Przed turniejem Belgoje pokonali Arabię Saudyjską 4-0, zremisowali z Portugalią 0-0, pokonali ekip 3-0, a także Kostarykę 4-1. Martinez uskutecznia ostatnio taktykę 3-4-2-1, pokazując większą elastyczność pod tym względem od swojego poprzednika, czyli Marka Wilmoca, Kluczowymi pozycjami są przy takim rozwiązaniu wahadłowe boki obrony pomocy. Gdzie jednak Belgia może mieć problemy. O ile Menier jest w doskonałej formie i taką też postawę prezentował w kwalifikacjach, to już karasko jest skrzydłowym cofniętym do tej pozycji i ma zwyczajnie braki w umiejętnościach defensywnych. W przypadku kontuzji trudno będzie wartościowe zastępstwo z ławki, co z kąpanym Fermalenem. Obaj obrońcy doskonali piłkarze, ale obaj mają od dłuższego czasu problemy zdrowotne. Nie tylko nie rozegrali sezonu bez komplikacji, to jeszcze istnieje ryzyko urazu podczas turnieju. W taktyce Martineza, Alderweiler i Vertonghen potrzebują trzeciego do gry. A Jata czy Simon nie mają takiej jakości doświadczenia, jak reszta mogących wystąpić na środku. Czy Kevin De Bruyne znajdzie dla siebie miejsce? Pomocnik The Citizens otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z taktyki zespołu, które nie potrafi się odnaleźć i dać zespołowi nawet na miaskę tego, co oferuje w klubie. Wskazują na to zarówno liczby, jakie uzyskuje, a także bardzo często na na mina. Jest to bardzo zła opcja dla Belgii, która dla sukcesu, na który złote pokolenie czeka od 2010 roku, potrzebuje kewina zdeterminowanego i zmobilizowanego, a także w najwyższej dyspozycji. Panama plasuje się na ten moment na 55. miejscu światowego rankingu i będzie to dla niej absolutny debiut na Mistrzostwach Świata. Selekcjonerem jest kolumbijczyk Hernan Dario Gomez. Na zawsze zapisze się w historii tego kraju, ze sprawą pierwszej w historii udanej kampanii kwalifikacyjnej do Mundialu nazywany buławą trener, już dwukrotnie występował na Mundialu. Najpierw z własną reprezentacją w 1998, a następnie Ekwadoru w 2002 roku. Panama kwalifikuje się w strefie Ameryki Północnej i Centralnej. W ostatniej fazie grupowej z sześcioma zespołami zajęła ona ostatnie premiowane bezpośrednim awansem trzecie miejsce z dorobkiem 13 punktów za Meksykiem i Kostaryką, a przed Hondurasem, który nie poradził sobie w barażu, a także sensacyjnie z Stanami Zjednoczonymi. Po dwa trafienia zanotowali Gabriel Torres i Roman Torres. Drugi z nich w ostatnich minutach kwalifikacji za i zapewnić zespołowi awans. Wjazdą zespołu jest Blas Perez, napastnik municipal, który ma na koncie już blisko 100 występów w reprezentacyjnym trykocie. Wspierać będą go mające europejskie doświadczenie bramkarz Jaime Penado, Luis Rodriguez, Hent czy występujący w Deportivo Ismael Diaz. Romentores, Torres, obrońca o posturze zapaśnika jest najcięższym zawodnikiem na turnieju. Panama musi obejść się bez jednego filaru w pomocnika Amilcara Henriqueza, który zginął w czasie napadów w 2017 roku. Debiutanci szlifując formę przed mistrzostwami, przegrali z Danią 1-0, Szwajcarią aż 6-0, pokonali Trinidad i Tobago 1-0, bezramkowo zremisowali z Irlandią Północną i przegrali z Norwegią. Czy doświadczenie zrównoważy fizyczność? W decydującym spotkaniu z Kosareką jedynie trzech zawodników miało mniej niż 29 lat, od tamtej pory niewiele się zmieniło. O ile doświadczenie zaprocentowało awansem, braki szybkościowe mogą okazać się bardzo wyraźne na tle najlepszych zespołów. Czy niedoświadczonej pozbawiona gwiazda reprezentacja może dokonać podobnej sztuki jak kostaryka przed 4 laty. Grupa również wydaje się nie do przejścia i nikt nie stawia na panamę. Może taka sytuacja wyjdzie im na dobre? Nie ma żadnej presji, a jedynie możliwość, by zadziwić świat i spłatać psikusa wyżej notowanym rywalom. Tunezja to 21 reprezentacja zgodnie z rankingiem FIFA. Będzie to dla tego kraju piąty występ na Mistrzostwach świata. Dotychczasowych czterech za każdym razem udział kończył się na fazie grupowej. Orły kartaginy trenowane są przez Nabila Malula. Reprezentant kraju w latach 80. i 90. został mianowany na stanowisko w 2017 roku. Były pomocnik warsztat potwierdził wygrywając w 2011 roku zespołem Esperance Afrykańską Ligę Mistrzów. Pod jego wodzą Tunezja zakwalifikowała się na turniej po dwunastoletniej przerwie. W kwalifikacjach zespół zwyciężył w ostatniej rundzie w grupie A z 14 punktami, wyprzedzając demokratyczną Republikę Konga, Libię i Gwineę, notując 4 wygrane i 2 remisy. Najlepszymi strzelcami zostali Msakni z i Ben Amor z łagolami na koncie. Wjazdą zespołu jest występujący od lat we Francji Wahbi Kazri. Miniony sezon był jednym z najlepszych w jego karierze. Notował dobre występy zarówno w reprezentacji, której pomógł w awansie, a także z spole klubowym Rennes. Zdobywał ważne bramki w pierwszych rundach eliminacji. Decydujące przeciwko Mauretanii, a także Libii jeszcze w 2016 roku. Inni znani zawodnicy to Johan Benaluon z Leicester czy Elie Shiri z Montpellier. Przed mistrzostwami Tunezja sprawdziła się w następujących meczach towarzyskich: wygrała z Iranem 1–0, uległa Kostarycy 1–0, zremisowała z Portugalią i Turcją i uległa Hiszpanii 1–0. Najlepszy piłkarz tunezyjskiej reprezentacji z powodu kontuzji opuści mundial. Mowa o Jusufiem Saknim Czy zespołowi wystarczy doświadczenia, by rywalizować na takich samych warunkach z najlepszymi zawodnikami na świecie? Siedmiu członków reprezentacji ma doświadczenie w Europie. Co prawda tunezyjskie kluby są jednymi z najmocniejszych w Afryce, ale wciąż można mieć wątpliwości, czy to wystarczy. Czy zespół ma jeszcze jakieś ambicje po awansie? Jest to jedna z tych ekip, które zadowalają się samym udziałem i nie liczą na zbyt wiele. Niewielkie szanse potwierdza historia: rozegrali do tej pory 12 spotkań na Mistrzostwach Świata, z czego tylko raz wygrali, cztery zremisowali i 7 razy zostali pokonani. Anglia. To 12. reprezentacja świata według rankingu FIFA. Dla tej reprezentacji będzie to 15. występ na mistrzostwach. Dwukrotnie grali w półfinale. Największy sukces to zwycięstwo w 1966 roku. Selekcjonerem Anglików jest Gareth Southgate, który zastąpił w tej roli sama Allardyce'a w 2016 roku. Był reprezentacyjnym obrońcą podczas Mistrzostw w 1998 i 2002 roku. Poprowadził swoją drużynę do szóstego z rzędu startu na mistrzostwach świata. W kwalifikacjach Anglicy rywalizowali w grupie F, gdzie zarywali mieli mieli m.in. Słowaków, Słoweńców i Szkotów. Ostatecznie nie przegrali i zanotowali jedynie dwa remisy, zbierając łącznie 26 punktów. Najlepszym strzelcem okazał się Harry Kane z pięcioma golami i asystą. Po dwa trafienia dołożyli lana i Starych. Na gwiazdę i lidera wyrósł napastnik Tottenhamu Hurricane. Harry Kane. Zdaniem ekspertów w obecnych realiach napastnik warty jest 200 milionów euro. Od kilku sezonów czołowy strzelec Premier League. Oprócz niego o sile Anglików stanowić będą Kyle Walker, Dele Alli, Jamie Vardy czy Raheem Sterling. Zespół ten miał solidne przetarcie przed turniejem. Pokonał Holandię 1 do 0, zremisował z Włochami 1 do 1, pokonał Nigerię 2 do 1 i Kostarykę 2 do 0. Anglicy drżą o zdrowie Harry'ego Keina, który kilka tygodni przed mistrzostwami doznał kontuzji, która według wstępnych diagnoz mogła wykluczyć jego udział w turnieju. Ostatecznie rozbraz piłką trwał znacznie krócej i Anglik już od dawna jest w pełni sił, co nie zmienia faktu, że nie ma on zastępstwa nawet na podobnym poziomie. Wardy daleki jest od formy, którą prezentował dwa lata temu, gdy prowadził Lester do mistrzostwa Anglii, a Rooney nie gra już w prezentacji. Jaką taktykę wybierze Southgate? Długi czas, również w zespołach młodzieżowych, preferował on taktykę 4-2-3-1, ale ostatnio, podobnie jak kilku innych szkoleniowców, testuje ustawienie z trójką z tyłu. Czy Anglicy poradzą sobie z presją? Ostatnie turnieje międzynarodowe to klęski, tej reprezentacji i świadomość, że taki scenariusz nie ma prawa się powtórzyć, może pętać zawodnikom nogi. Bezapelacyjnym faworytem do wygrania tej grupy jest Belgia. Strata punktów z Panamą czy Tunezją będzie dużym zaskoczeniem. Anglicy na papierze nie powinni mieć problemów, aby również uporać się z jema teoretycznie dużo słabszymi drużynami w grupie. Wiemy jednak dobrze, że sporządzi się swoimi prawami i nic nie jest wykluczone. Anglicy powinni zająć drugie miejsce, ale pokazali już wcześniej, że są w stanie zaliczyć spektakularną wpadkę. Z tej najpewniej skorzysta Tunezja. Panama raczej bez szans na więcej niż pojedynczy remis. Teoretycznie wszystko w tej grupie wygląda prosto. Dwóch faworytów i dwóch chłopców do bicia. Jednak z jakiegoś powodu mam przeczucie, że Anglicy mogą sprawić tutaj swoim kibicom bardzo niemiłą niespodziankę. Pamiętajcie też, że o ile awansujemy, to właśnie zespołami z tej grupy zagramy w kolejnej fazie. Potknięcie Anglików czy Belgów to teoretycznie duża szansa na łatwiejszego rywala dla nas. Czekam na komentarze i opinie odnośnie tej grupy. Już niedługo kolejne materiały. Prost z kanapy rezerwowych.